drodze łączącej Dąbrowę Białostocką z Różanymstokiem doszło do nietypowego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego materiał sypki, który wykonywał zadania związane z przebudową istniejącej nawierzchni drogi. Na stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o wywróceniu samochodu ciężarowego przewożącego materiał sypki na trasie Stoc-Różanystok. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy samochód ciężarowy, który został wywrócony. Osoba poszkodowana znajdowała się w środku. Działania jednostki ratowniczo-gaśniczej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji osoby poszkodowanej wraz z ratownikami medycznymi. Osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala w Sokółce z urazem głowy. W działaniach brały udział jednostki JRG Dąbrowa Białostocka, OSP Roszkowce oraz OSP Jaczno. Na czas postawienia pojazdu na koła droga została zablokowana.